Siemaneczko, ludziska z tej strony. Witam Was, kochani, w kolejnym filmie. W kolejnej oczywiście serii ze sprawdzania map. Słuchajcie, dzisiaj na warsztat bierzemy mapę Wiśnice od Batson Paul 3. Dzisiaj przyjrzymy się tej mapie, słuchajcie. Wyszła dzisiaj na Motrhaba, także no, oczywiście dostępna jest, także link oczywiście do autora mapy i do mapy do pobrania pozostawiam czy się w opisie. Także tak, no, respimy się oczywiście tutaj po załadowaniu nas w grze, że tak powiem. Mamy oczywiście budyneczek. Od razu nadmieniam, że troszkę mi się to zaczyna podobać, bo ponieważ tutaj mieszkamy jakby na kolonii. Czyli takie, wiecie, spokojne miejsce, spokojna gospodarka, tutaj oczywiście jakieś fajne te gadżety. Dobra, przejdźmy sobie tak do obory. No i oborę mamy, no niestety ze statycznymi zwierzętami, także no myślę, że jakby były te animowane zwierzęta, to by było troszkę lepiej. Czekajcie, kurde, jak my tutaj przejdziemy. Ale i tak nie jest tragicznie, także no to taka moja uwaga po prostu, ponieważ no ja już po prostu lubię, wiecie, no animowane zwierzęta, nie? No, na standardy farminga. Silos. Nawet fajny, mi się podoba. Ogólnie gospodarstwo jest fajnie zrobione. Drzewka w takim zalesionym terenie. Pokrótce wam tak oczywiście pokażę, ponieważ no, nie będę tutaj zbytnio się rozgadywał. Ostatni film był troszkę za długi. Mamy tutaj, proszę państwa, stawik. Maszynki na start. Welder oczywiście przyczepa. Kombajn Nova 330 Roadster masz. Także tak to się odbywa. A tutaj możemy jakieś światło chyba zapalić, nie? No za to jest wielki szacunek tutaj za oświetlenie garażów. Na start mamy Masejka oczywiście 5.6, 5S 105. Mamy oczywiście potingerki pługi, trójeczki eleganckie. Mamy jeszcze kultywator, ale jaki to jest kultywator? Czekajcie. Rabe Verha. Także tak, mamy oczywiście siewniczek elegancki do kukurydzy. Agromasza Falcon. Także no, drugi masek, jaki tu stoi, to jest 3707 AL Messi Ferguson. Może sobie zamkniemy, słuchajcie. Także gospodarstwo takie. No niewielkie, pod 30, 60 myślę, żeby kurde się zdało, nie? Dobra. Mapa zawiera oczywiście 203 pola. Także no jest na czym tutaj grać, że tak powiem. Także tak. Sorry za cięcie, słuchajcie, ale mała wbitka na pokój. Dobra. Tak jak mówiłem, mapa ma 203 pola, więc słuchajcie, przejdźmy się sobie może kawałeczek tutaj na ulicę. Dobra, cyk. Powiem ci, Bartson, jak na pierwszą mapę, bo chyba to jest twoja pierwsza mapa, to naprawdę jestem pełen podziwu, że ci się tak udało ją zrobić, bo nawet jest fajna, naprawdę, mi się bardzo podoba. Nie wiem, zobaczymy. Kurde, może serii to nie będę robił, ale z czasem, żeby sobie ją potestować na live'iku, to jak najbardziej pasi, nie? No tutaj, nie wiem, takie moje spostrzeżenie. Ogólnie te pobocza są dobrze porobione, ale no gdybyś jeszcze tutaj tak troszkę bardziej jakby zrównał to, to by było fajnie, nie? No takie małe błahostki, no wiadomo. Ale to mniejsze o to, nie? Ogólnie mapa. No spoko jest. Przelećmy się sobie może. Czekajcie, włączmy sobie ten tryb latania. Gdzie on był tylko? Tryb latania i tutaj stan trybu latania chyba trzeba włączyć, nie? O, coś takiego. No teren jest ładny. Teren jest ładny. Widzę, że kawałek lasu tu jest. Zakończenia też fajne. Nie są takie jakby
zrobione, wiecie, typu ściana, nie i tyle, także z daleka coś tam jeszcze widać, fajnie, fajnie, pozakończałeś to. Pola, górzysty teren. Czekajcie, bo się wtrążyłem. A czemu ja tu nie mogę wejść? Co to jest, nie halo? Czekajcie. O. Jeszcze raz spróbujmy. Widocznie coś na mnie tego. Stacja paliw. Bardzo ładnie zrobiona. Także super. Dobra, cyk. Czekajcie, my sobie wyłączymy ten tryb latania i tepnę się sobie, słuchajcie, do tego kłodzika. O, bo tutaj w tym miejscu byłem. I wjedźmy sobie na przykład na jakąś drogę polną, bo widzę, że tutaj jest jakiś skup. Wiecie, nie będę się zagadywał aż tak, kurde, za bardzo tutaj, bo myślę, że nie ma sensu tej godziny czasu tą mapę testować, nie? Znaczy, sprawdzać w sensie, o, przepraszam. No, drogi polne, standardowe. Także co? Kurde, ładny górzysty teren, nie? Dla takich, kurczę, że tak powiem, ludzi, którzy szukają jakiejś tam polskiej mapy i nie mogą znaleźć, myślę, że taka mała mapka z takimi polami na rozwój jak najbardziej, że tak powiem, wystarczy. No, tutaj jest naprawdę dużo pól, z tego co widzę. 203 pola, słuchajcie, no, można się rozwinąć konkretnie, także górzysty teren to jest jedynie utrudniony tylko dla tych osób, którzy nie umieją, że tak powiem, dobrze wyrównać terenu, nie? To myślę, że tylko taki mankament mój. Nie no, ogólnie nie ma co tutaj, że tak powiem, narzekać. Dobra, jedźmy sobie tutaj. Widać, że jest dobra optymalizacja, bo FPS-ów mi, że tak powiem, nie zabiera. Jeśli chodzi teraz o nagrywanie. Także no nawet. Nie no, Francja, elegancja, kurde no. No ale dobra. Zgraźmy sobie sprzęta, odwieźmy parę skupów dosłownie. Może od tego zacznijmy, skup złotego zboża. No i na pierwszy widok ten skup jest ładny. Nie ma takich zwykłych, wiecie, silosów. Tylko po prostu tutaj jakieś zagospodarowanie, domek. I ktoś po prostu tutaj w stodole skupuje, nie? O, jakiś pan przyszedł na kontrol. Słuchajcie, żeby on nas nie pogonił tutaj, nie? Ale panie, ja tu tylko zobaczyć przyszłem. Dobra? Andrzej! Andrzej! Dobra. Także, kurczę tak, skup złotego zboża. Tutaj mamy stary młyn zbożowy, a jak on wygląda? No to jest ten chyba z Motrhaba. Ładnie. Nie powiem. Aha, i tutaj mamy ten. I tutaj mamy, słuchajcie, kurde tego. O, nawet możemy otwierać. Wow, kurde. Nie no, bajera, słuchajcie. Także no naprawdę, powiem ci, Bartson, kurczek na pierwszą mapę. Nie wiem, czy to jest twoja pierwsza mapa. Ale podejrzewam, że tak. Jeśli się mylę, to kurczę, sorry. Za pomyłeczkę. Dobra, odwiedźmy sobie kolejny skup. Mleczarnia, mleczne źródła. No i dobra, tutaj mamy też całkiem ładne zagospodarowanie. No na pewno lepsza mapka polska od tej Łodygowo, co ktoś tam, słuchajcie, skonwertował, nie? Kurde, sorry za cięcie. Słuchajcie, ale znowu bitka na pokój. Dzisiaj mam gości, także kurczę, wiecie o co chodzi, nie? Ale postaram się oczywiście ten odcinek dokończyć. Także tak, tutaj znajdujemy się oczywiście na skupie świeżych warzyw, teraz przejdźmy. Aha, to widzę, wszystko w jednym jest, tak? Dobra. Czyli tutaj widzę, o, możemy sobie sprzedawać prawdopodobnie, słuchajcie, produkty ze szklarni. Także luks. Kurde, nieźle. Dobra. To przejdźmy sobie. Może do tutaj, do tego miejsca. Aha, to jest mleczarnia. Kolejna.
Dobra. Może sobie muzyczkę teraz zgłosimy, słuchajcie, kochani moi. O, tak. Dobra, mi się będzie spoko. Dobra, mleczarnia, jak widać, nowocześniejsza taka trochę, nie? Ceglana. Czerwona cegła, bardzo mi się podoba ten budyneczek. No i zobaczymy, co tutaj mamy. Słuchajcie, tutaj mamy nowa obora na krowy. Aha, to jest nasze gospodarstwo, jakby w którym się respimy. Dobra. Tutaj stacja benzynowa, to już pokazywałem. Stacja paliw. Dobra, cyk. Handel z zwierzętami. Widzę, że nawet ładowarka jest. Kurde, jaka to? Manitu chyba, nie? Nie, jakaś farm. Coś tam, kurde, jakaś nowa. No nieźle, nieźle. Andrzej, gdzie tak idziesz? Dobra, tepnijmy się sobie. Aha, tutaj są handlarze, sklep z pojazdami. Aha, czyli tu wszystko mamy i sklep z pojazdami i handlarza, dobra. No tutaj oczywiście standardowo kruszarka. Kruszarka, tutaj co tu dalej mamy w tym miejscu? Targ rolny i cieśla. Aha, czyli tutaj też coś związane z drzewem. No i dobra. Skup wiśnice. Dobra. Tutaj widzę jakaś obora. Że tak powiem. Tutaj widzę jakaś obórkę mamy. Dobra. No, oczywiście strych. Też w tym samym miejscu to chyba to słomę się sprzedaje, także tak. Cieśla. To już było, tak rolny. Tutaj mamy stację wapienna. O. Czemu nie mogę odwiedzić terenu? Nie wiem. Skup agroplon. Nie no, ładny. Ładny, ładny, naprawdę. Także kurczę, chłopaku. Naprawdę, jak na pierwszą mapę, to gicior jest. Tutaj widzę, możemy sprzedawać wióry. W tym miejscu to taki... Tutaj te stoiska to podobne, pamiętam, było w Farmingu chyba 15 czy 17, nie pamiętam, coś takiego też były takie właśnie składowiska, nie? Tutaj wiadomo, jakieś fabryki już z drewnem, no nie, na wióry, na wszystko, na meble. Dobra. Skup agroplon to pokazywałem. Handlarz kontenerami. Aha, czyli tutaj... Aha, czyli to po prostu mamy jakiegoś handlarza kontenerami, który to się tym zajmuje i sobie elegancko handluje. Dobra, agroplon, tutaj trzecie coś. Wiejski tartak. Aha, to tutaj w tym miejscu mamy wiejskiego tartaka. Dobra. No widać jakieś piły tutaj, taśmówki. Drzewa nawieźli, także no. Dobra. Myślę, że z czasem na lewiku sobie odpalimy tą mapkę. Jeszcze tylko mnie interesuje, żeby się przejść, słuchajcie, tutaj do tej stacji wapiennej. Wezmę tak. Aha, bo to tutaj jest. No i dobra. I to by było na tyle, słuchajcie. Niepozorna mapka. Jeszcze słuchajcie, sobie odpalimy tryb latania. I to chyba drugie musimy włączyć. Aha. No dobra, mniejsza o to już, słuchajcie. Myślę, że i tak was oprowadzę elegancko do tej. No, także pola mamy zróżnicowane, zróżnicowany teren.
Jak widzimy, długie kawałki, naprawdę można się nieźle tutaj pobawić. A więc co? Ja renderuję film, słuchajcie, robię miniatury i co? Myślę, że parę osób będzie zadowolonych jakby z tej mapy. Mi się tam jakoś podoba. Także tradycyjna mapka, kurde, która ma polski klimat. Myślę, że nieraz, słuchajcie, na lajwiku ją sobie odpalimy. Także co? Na chwilę to wszystko. Ja się z wami żegnam. Zapraszam oczywiście do zostawienia łapeczki w górę, subika na moim kanale. Także siemaneczko, do następnego strzałeczka. Cześć!